Hej, witam Was. Chciałem Wam dzisiaj pokazać przycinanie większego cytrusa na przykładzie mojej cytryny Lunario, która stoi sobie na tarasie od wiosny do jesieni, aż od końca marca do, no myślę, że może do początku listopada będzie stała, dopóki nie będzie więcej niż tam mniej niż minus 1 stopień Celsjusza. Jak widzicie, ładnie się rozrosła, ale ma dużo tak zwanych wilków. Takie długie, proste pędy. Fajnie, że jest wyższa, fajnie, że powiedzmy jest taka rozrośnięta, ale takie pędy na dłuższą metę nic nie przynoszą. Na nich raczej nic nie zaowocuje. Także nie mają żadnego pożytku. Raczej bardziej szkodzą, bo w tym wypadku roślina musi się troszeczkę namęczyć, żeby aż tak wysoko puścić soki, a z tego pędu tak czy siak nic nie będzie. Więc trzeba będzie po prostu te pędy przyciąć, żeby też uformować tą koronę, żeby się zagęściło. Normalnie się przyjmuje, że takie wilki się przycina tak przynajmniej o 1/3 połowę. Ja myślę, że skrócę je o połowę. Nie będę czekał do wiosny, tym bardziej, że potem musi wylądować ona w szklarni. A w szklarni dużo miejsca nie będzie. Jak widzicie tam, o tutaj, szklarnia nie jest aż tak duża. Ma około 10 metrów kwadratowych. Także zaraz będę przycinał. Także tutaj mamy takiego wilka. Tu jest taki super przykład. Możecie tu zobaczyć, tutaj była przycinana. I tak jak Wam kiedyś mówiłem, potem nad tymi oczkami wyrastają nowe pędy. Więc tutaj aż trzy wyrosły po przycięciu, tak się właśnie zagęszcza roślinę, ale tutaj jeden wyrósł taki długi, prosty, więc z niego też nic nie będzie, więc też będę go przycinał. I teraz jest tylko pytanie, jak będę chciał tą koronę puścić. Czy będę chciał puścić tą koronę jeszcze bardziej na zewnątrz? Czy będę chciał ją puścić bardziej w środek, ją zagęścić? Myślę, że to jest ładna roślina. Już teraz jest na chwilę obecną taka rozłożysta, więc myślę, że chyba bardziej będę w tym kierunku ją ciągnął, żeby się bardziej, powiedzmy, rozszerzała. Co oznacza, że jeśli będę przycinał te wilki, to będę przycinał zawsze w tym miejscu, gdzie liść wychodzi mi na zewnątrz, czyli to oczko jest na zewnątrz, bo wtedy w tym miejscu pęd pójdzie mi w tą stronę. Ja. Oczywiście są, teoretycznie powinien pójść w tą stronę, tylko też pamiętajcie o tym, że roślina też idzie w stronę słońca, więc ja teraz stoję od strony południowej, więc tak czy siak te pędy, nawet jak będą szły na zewnątrz, to będą troszeczkę odbijały w moją stronę, żeby dostać jak najwięcej słońca. Dlatego też co jakiś czas można troszeczkę roślinkę obrócić, nie za dużo, żeby nie stresowała się, ale tak po troszku co jakiś czas można obrócić, żeby ta korona była w miarę równo rozrośnięta. Także te wszystkie tutaj takie długie pędy, na których nic nie będzie, będą przycinane. A że mam tylko dwie ręce, a potrzebuję do tego sekatora i drugiej ręki do trzymania pędu, więc pokażę Wam zaraz efekt końcowy. Także zobaczę, jak wygląda teraz. Tak wygląda po przycięciu. Jak widzicie, nie było takiej wielkie cięcie, ale już ta korona jest bardziej wyrównana. I tak jak przecinałem, to tak, żeby ją wyprowadzić na zewnątrz. Także tutaj też widzicie na zewnątrz wszystko tak przycięte, żeby ją wyprowadzić maksymalnie na szerokość. Środek korony jest w miarę chwilowo pusty, ale pamiętajcie, że też powinna być ta korona jakoś taka przewiewna, też nie za bardzo zagęszczona. Także teraz powinno się ładnie zagęścić. Jak będzie szła w górę, to będzie to bardziej gęsto wyglądało. No i teraz powinno mi się zmieścić do szklarni. Pozdrawiam i zapraszam do subskrypcji.